Mili Państwo, witam w galerii, w Mia Art Gallery. Jesteśmy w Galerii Sztuki Współczesnej, prowadzonej przez Fundację Sztuki Współczesnej OLED Art. Jestem właścicielką tego miejsca i bardzo jest mi miło gościć tak zacne towarzystwo. Znajomość z Waldemarem Okoniem, proszę mi wybaczyć, nie będę wszystkich tytułów wymieniać, zaczęła się bardzo pięknie. Tak naprawdę przeczytałam tekst. Lila Dmochowska załączyła ten tekst w jakimś jednym z swoich wpisów na Facebooku. Wiemy, że Lila jest chyba najskuteczniejszym informatorem kulturalnym we Wrocławiu. I proszę sobie wyobrazić, że tekst zatrzymał mnie w czasie. To się bardzo rzadko zdarza. Takie sytuacje gromu z jasnego nieba zdarzają się niezwykle rzadko. Kiedyś miałam coś takiego na wystawie Romana Opałki, który też mnie zatrzymał w czasie i ten czas poczułam niemal fizycznie. I w tym momencie, kiedy przeczytałam jeden z tekstów Waldemara Okonia, dotarło do mnie, że pisze tak, jak myślę, ja myślę. Tyle, że ja nie mam takiego zasobu słów i nie potrafię tak wyrażać swoich myśli. I ktoś mi jeszcze powiedział, że to jest takie pisanie, jakby usiąść na karuzeli, odchylić głowę do tyłu i zamknąć oczy. I Niebezpieczne małe prozy były na tyle zachwycające, że dotarłam do, poprzez Iwonę Rosiak, dotarłam do autora tych tekstów. I tak oto jesteśmy tutaj razem. Mało tego, udało się wydać w dość szybkim czasie książeczkę. Mój wewnętrzny głos przypomina kulę o wielu promieniach. Nie ma kierunku, nie posiada celu. Ani mus, ani ma. Idę dalej. Dzielę istniejące we mnie szeregi myśli na liczby, na coraz to nowe święta. Chyba tak będzie łatwiej przejść po własnych korytarzach, zamknąć okna, zobaczyć coraz to nowe ściany i zapadnie, zapomnieć o początku drogi. Wszystko jest przede mną. Wystarczy zaznaczyć na murze kilka słów, jeden szlak rozpadający się pod dotknięciem dłoni. Jest nas kilku. Przypominają o nas zagłębienia z ukrytymi w środku bezimiennymi ciałami, miejsca obudowane pancerzem utkanym z tęsknoty. Wyjmuję kolejne elementy mojej budowli, płytki ze stalowej osłony, pręty przypominające metalową kolczugę. Potrafią wydawać dźwięki, rezonanse, mówią cichym głosem, który zamiera pośród ludzi pozbawionych słuchu. Nasze decyzje będą ostateczne, będą przypominać bezpieczną przełęcz, przez którą najłatwiej jest przejść na drugą stronę, na szlaki prowadzące do wnętrza mózgu, do krainy wielu wzgórz. Będą roślinne i mokre, odbijane w lustrach płci, w komentarzach do najnowszych wydarzeń. Postanowiłem grać dalej daną nam trzecią kartą. Ja, poeta, hazardzista, ulegający ciemnym mocom. Rozbijemy bank, przypomnimy dialog pomiędzy muszą i perłą. Kto z nami zostanie, kto będzie nieutulony w żalu. Nasza niepewna mowa, nasz chwiejny krok w czasach rozumu. Wykorzystamy do końca dni, które nam pozostały. Znajdziemy sens w rozbijaniu piękna na płatki masy potrzebnej podczas budowy katedr, na pokrycie ich ścian matowym blaskiem. Nasi goście wiedzą, że niedługo nadejdzie burza dziejów. Przypominają to przez swą bezradność duże dzieci, które łatwo jest skrzywdzić i ukarać. Nakarmimy ich żywicą z drzew ogrodu. Nie pozwolimy, aby uciekli przedwcześnie. Duże dzieci często bezradnie gryzą wędzidło, nikt ich nie lubi, ponieważ nie osiągnęły sukcesu. Towarzyszą im błękitna czujność nieba i dosadna czerń ziemi. Idę razem z nim, wiem, że mogę się skaleczyć i wtedy nikt mi nie pomoże. Krew może wybuchnąć falą ponad tamy i nic jej nie powstrzyma. Przeczucie śmierci może nas zgubić. Prostuję ścieżki, pocieszam strapionych. Nie wiem, po co to robię, może liczę na wdzięczność, na kolejne barwy tęczy, na ciekawe życie. Nikt o tym nie wie. Nie mogę się podzielić z sobą. Przypominam zagubioną hostię, pusty kielich. Moja ofiara nie chce się dopełnić. Osiągam dzięki temu prawdziwą świętość. Włoskie wynalazki nie przyjmują się na naszym gruncie. Wokół Fozy zbudowano wiele mostów, którymi można przejść na drugą stronę. Jest zwyczajnie. Na naszych oczach już tak wiele się zmieniło, a my dążymy uparcie do poznania prawdy. Na pobliskiej strzelnicy słychać strzały. W starych miastach zawsze są strzelnice. Tego jednego możemy być pewni.
Oglądamy porozwieszane na murze obrazy, abstrakcje z kobietami o strusich tyłkach. Znamy malarza, maluje zawsze to samo, kreska, przerwa i dużo linii. Na szczęście nie drżą nam już ręce uspokojone wódką pitą od rana, tutaj w pobliżu jest spokojna meta. Później na Nowym Mieście zamkniemy się w nowych domach i nikogo nie wpuścimy do środka. Na tle żółtych kulek zasadzimy je na balkonach, po roku powstaną z nich olbrzymie kule z pyłu, które być może polecą z nami do nieba. W niebie zaczniemy wszystko od początku. Zrobimy porządki, zmienimy chmury na pożywną papkę. Będziemy mieć nowe dzieci. Kocham nowe dzieci podobne do mnie i do ciebie. Dzięki nim wiem, że podziemne ulice nie zostały jeszcze odkryte, a my możemy przechodzić tylko na zielonym świetle. To jest coś, co męczy i co jakby przeszkadza w takim całkiem normalnym życiu, no ale jest jednocześnie jakąś siłą, prawda, jakimś jądrem wewnętrznym, ponieważ jest tutaj bardzo wielu poetów. Mam nadzieję, że te moje słowa potwierdzą. Zresztą to jest jakby tak zwana tajemnica, chociaż to jest niedobre słowo, wszelkiej sztuki, tej takiej, która różni się od czegoś, co sztuką nie jest. Rzecz powstawała, jak wspominałem, przez dłuższy czas, została napisana bardzo, bardzo szybko, w takim jakby ciągu myślowym, linie jakby strukturalne, bo tak ja to widzę, to związane są z takim zapisem jakby parateatru. Tych tekstów tutaj Państwu właściwie w ogóle nie prezentowałem. No plus takie rzeczy metaforyzowane mocno, których nie można odczytać od razu. To jest rzeczywiście taki splot słów, które sprawiają, że właściwie powinna się do tego powracać. Taka jest idea. Szczerze zresztą Państwu powiem, że oczywiście tak jak w każdej tego typu literaturze, nie wszystko jest dla mnie zrozumiałe. I to takie motto, które tam się pojawia, że w sztuce najważniejsze jest to, czego jakby od razu nie możemy zrozumieć, jest tutaj chyba takie wiodące i niesłychanie ważne. Co jeszcze? No, to są piękne słowa. Znaczy, jest z tym wielki problem z pięknymi słowami i z wierszami, które przychodzą zbyt łatwo. Pięknych słów właśnie powinno się unikać w poezji, bo one jakby prowokują i są jakby same w sobie wartością, która przeszkadza myśleć. Ale tutaj ze wstydem powiem, że pozwoliłem sobie na właśnie taki grymas pięknych słów, to znaczy taką formułę metaforyki, no, która pozwala przeniknąć właśnie w tą sferę, o której zapominamy. Zapominamy przecież, ile słów jest w języku polskim i jakie są bogate. Starałem się też w tych tekstach, to tak jakby od mojej strony, której czytelnika nie do końca musi interesować, zachować taki wewnętrzny rytm, żeby one tak płynęły w taki dosyć uporządkowany i spokojny sposób, no wyrywający nas z tego świata i z tego pośpiechu, który nas otacza. Oczywiście zawsze można założyć, że coś powinno być lepiej czy doskonale. Artyści najczęściej tak się krygują trochę, prawda, mówiąc, że może następne. Nie wiem, co będzie, znaczy wiem, co, ale nie powiem, co będzie następne, prawda, i czy będzie lepsze, czy w ogóle, śmiem sądzić, może być coś lepszego od tego, co Państwu przeczytałem. Mam tu poważne wątpliwości, ale mówiąc serio, no oczywiście zawsze jest jakieś niedopełnienie, zawsze jest jakaś myśl, której nie można zamknąć i która no, w ten sposób została zapisana. To jest dosyć trudna formuła, tak zwana proza poetycka, chyba najrzadsza w ogóle na świecie, bo poetów jest bardzo wielu, prozaików jak psów, podczas kiedy osób, które piszą, a wszystkim czytają tego typu formułę jakby słowną, literacką, jest chyba najmniej. To jest rzeczywiście trudna rzecz, zatrzymać i zachować pewne napięcie poetyckie jakby na większym obszarze, w sensie przestrzeni słownej. No ale to są sprawy jakby czysto warsztatowe.
Tutaj zresztą muszę jakby zdradzić taką głęboko skrywaną tajemnicę, że to jest mój naturalny sposób myślenia. Czyli właściwie jest to, ze wstydem powiem, naprawdę, pójście na łatwiznę absolutną. I ja muszę się przed tym bronić, bo to jest niebezpieczny sposób myślenia i broni mnie przed tym historia sztuki, która jest inna, delikatnie mówię, no podróże tak. Podróże są potrzebne, ale one wracają po latach, to się tak od razu nie przekłada. Nie ma w ogóle, nie ma w ogóle żadnej zasady tak zwanej inspiracji, źródeł, prawda, genezy i tak dalej. Czasem jakiś drobiazg, nie można się oczywiście do tego ani zmusić, ani i lepiej, żeby tego nie robić. Zakładam też, że po prostu książek jest za dużo i że w ogóle piszących osób jest za dużo. Pytanie mianowicie o pokrewieństwa, inspiracje, jak pan tom, który pan nam zaprezentował, widział, gdzie pan widział jakieś podobieństwa źródła? Jedyne pokrewieństwa i inspiracje, to mam na piśmie, bo mi dwóch romanistów to potwierdziło. To nie są żadne inspiracje, to jest coś równoległego. To są iluminacje Rimbauda. Myślę, że to jest bardzo zbliżone w charakterze. O, posłuchajmy jeszcze jeden tekst, bardzo proszę, i już dam państwu spokój. O miłości. Wielolade i mistery, wizerunki psa i ofiar składanych wierności, Pompeji i Herkulanu, nazwy kobieca i męska, miękka i samacza, jakość spółgłosek zaczynających i kończących słowa. Miłość nazywa drzewa figowe, grono staje pod brzusza jednym brzmieniem, tworzy własny język, skowyczy, grzebie żywych, aby móc wskrzesić umarłych. Odlatujemy spokojnie. Wiemy, że takie światło mogłoby powstać jedynie w paralaksie odbicia od blasku, ożywiającym martwy metal w tkance połyskliwego ruchu. Arcydzieła powinny być zawsze dobrze oświetlone. W przeciwnym wypadku nie dostrzeżemy nawet ram, w których zostały zamknięte, ani też nakładanej co roku nowej warstwy złota. Przechodzimy obok siebie, nie zauważając, że zamieniamy się w profile pełne powietrza, powiększającego dystans między nami. Niekiedy może w nich pomieścić się całe miasto lub lot gołębia, czasami odległość ta zmienia się w przenikanie wypełnione nami ciała. Najnowsze plakaty mówią o zmienności słów i świata, o tym, co jest wspólne lub obce. Musimy milczeć dłużej niż wymaga tego sytuacja, spieszy się coraz bardziej, ale twój pośpiech nikomu nie pomaga, nie zasypuje żadnej pustki, jesteś sam. Ławki w parku rozpadają się na kilka cieni, wszystko wydaje się być połowiczne. Nawet blask latarni, która przemienia się w ciemną tęczę sprokloną na żółtej szybie. Liście opadają, piękne choroby giną w izolatkach, nie możemy przywrócić pamięci nieuleczalnie chorym. Nasze świece gasną, nie można podtrzymać bez końca płomienia ze staryny. Dym niknie w pobliskich oknach na zakrętach. Alei pojawiają się kałuże, pada deszcz. Na pustych cokołach siadają ptaki nocy. Są z ciężkiego kamienia, aby nie mogły zbyt daleko ulecieć. Sztuka jest coraz trudniejsza. Farba łuszczy się z naszych stołów, a zaproszeni do nich ludzie nie potrafią ubrać porządnie marynarki. Oni najprawdopodobniej też są Polakami. Potrafią za to stłuc szkło i nikt tym razem nie interweniuje, nie przeszkadza w biesiadzie. Przypominam o rozwieszonych płótnach. Są czyste mimo wewnętrznych uszkodzeń. Jałowe pomagają w rozwijaniu naszej drogi mlecznej, naszego poświęcenia. One też pochodzą z Polski. Zrobimy z nich czapki, buty, nietrwałe tarcze, które rannym zawsze przynoszą ulgę. Zdejmujesz ze mnie mokre ręce, gotowy do spalenia kokon. Całe palenie obejmuje również Pegazy. Najpierw wytapia się z nich tłuszcz, później zajmuje się skrzydła. Na drugi dzień wyjmujemy z popiołu uzdy, których ogień nie potrafił zniszczyć. Zawiesimy je w naszym muzeum obok kuli drewnianej i orła w koronie. Metalowe oznaki niepokoju zostawimy za sobą w ciemnym korytarzu za drzwiami. Pośród metafor i kłębów dymu przecież jesteśmy kolejny raz Polakami.
Z linii życia, serca, miłości, z górka Wenery, poruszanego udami ułożonymi, ułożymy błękitne balkony, na których będą na nas oczekiwać kurtyzany o sarnych oczach. Ułożymy place ochładzane kaskadami wodotrysków i mozaik, patia przemieniane w sen, o wschodzie słońca i księżyca nasze podniebne miasta. Przejdziemy po wąskich uliczkach, lizując rosę skroploną na stopniach, zbierając kurz wieków, wypełniający rynsztoki. Włożymy go do specjalnego kufra, zaniesiemy tam, gdzie będzie mógł spokojnie zamienić się w glinę, z której powstanie nowy wiek i nowi ludzie. Powtórzymy ten akt wiele razy, tak aby nie zabrakło nam przyszłości stuleci obejmujących pejzaże, rzeźbione w białym marmurze, kobiet tulących się do koronkowych szali, mężczyzn tańczących przy dźwiękach kastanietów taniec napięcia i pragnienia. Przerwiemy naprężone struny, nasze wytryski będą potężniejsze od wybuchu wulkanów. Nasze państwo nigdy nie zaginie w ciemności. Budzimy się pod prostokątem błękitnego powietrza i jeszcze raz ustalamy reguły gry. Prosimy o jak najwięcej światła, wskazujemy na dawno już zapomniane stare obrazy. Niewidoczne są dachy i wszelkie zasłony, jesteśmy zbyt wysoko i nikt nam nie odbierze widoku z siódmego piętra domu, z siódmego nieba, do którego udało nam się dotrzeć. Nawet migdałowa zapinka, której nie można odpiąć na twojej szyi i musi tam pozostać na zawsze. Mamy stół i krzesła, widzimy oddaleni zielone łąki i leśne niebiańskie runy. Nasze dusze ulatują i powracają niespiesznie, wiedząc, że tak wielu doli nie zdołamy wypełnić jednym cielesnym drzewem i kwiatami obumarłymi w wazonie. Odwrócony pejzaż, ręce potrafiące drżeć niecierpliwie, liście pływające nad nami, unoszące nas na złych pasmach i pozwalające nam falować wewnątrz nagle stworzonego brzegu, gdzie osiadają łodzie poruszane z silnymi wiosłami ramion, wyrzutem ciała wprost ku żółtym prętom i potrójnej koronie. Jesteś tam, kiedy unosisz się spod powierzchni nasyconej mną, a zatopimy spokój i niepewność w zielonym krysztale odbitych od siebie lasów porastających naszą ziemię. Wokół liany niemożliwe do rozplątania do chwili, kiedy pękną wiosła i nenufary upadną, tworząc pod wodą przestrzenie, zamieszkałe przez podwodne motyle, które poruszają białymi skrzydłami, zarabiając ze sobą noc i ciebie nad jezioro, dokąd ja już nie potrafię dojść ani dopłynąć. A gdzie ty mieszkasz w czasie mojego zatrzymania i gdzie oddychasz pełnym powietrzem krzyku, które nie jest twoją, lecz moją własnością. Chociaż nie mogę go usłyszeć, ponieważ jesteś zbyt daleko, poruszana wiatrem płynącym od skrzydeł i pytań. Lasy, błękit, jutro musi poczekać. Jestem teraz bardzo zajęty, musi poczekać. Aż ten dzień wypełni się treścią, dopełni baladą zielonego kraju, do którego wyjechały dziewczęta z dawnych lat i chłopcy piękni jak sen. Nic nie jest tu przypadkowe, wszystko ma swoje znaczenie, odrabiające się wraz z kolejnymi odczytaniami szyfrów zamkniętych w tekście. Nie jestem przypadkowym. Moje obsesyjne motywy nie są przypadkowe. Muszę w to wierzyć. Inaczej moje ciało jest niepotrzebne. Duch, ciało, seks, coś pomiędzy. Słowa milkną. Podnoszą jednak głowy i patrzą na mnie uważnie. To tyle.